Szanowni mieszkańcy, jesteśmy po 20. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pionkach. Odbyła się ona w specyficznych warunkach, bo w naszym Domu Kultury podjęliśmy takie środki ostrożności po to, żeby radni miejscy mieli luksus i swobodę do pracowania nad przygotowanymi na tą Radę uchwałami. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w ogóle na początku to nie miała to być nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, tylko zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Niestety przewodniczący Rady, pan radny Wojciech Maślanek, w międzyczasie oznajmił, że ogranicza pracę Rady, ogranicza dyżury, ogranicza posiedzenia komisji i zwrócił się do mnie, żebym zaproponował nadzwyczajną sesję. Wobec prośby pana przewodniczącego oczywiście napisałem o nadzwyczajną sesję Rady Miejską, która dzisiaj się odbyła. Przygotowałem na tą sesję pięć uchwał. Natomiast jedna tak naprawdę bardzo, bardzo ważna, uchwała dotycząca zmian budżetowych, która tak naprawdę miała uporządkować stan finansów miasta po dobrym roku, po dobrym 2019 roku, bo okazało się, że mamy sporo wolnych środków, które moglibyśmy spokojnie wykorzystać, nie nadwyrężając naszego budżetu, nie zaciągając kredytu, tylko wykorzystać środki wolne po to, żeby naprawić coś, co zostało popsute w budżecie na rok 2020 przez grupę radnych. Przed dzisiejszą sesją okazało się, że otrzymuję wniosek 8 radnych, ale nie do mnie skierowany, tylko do Rady Miasta, pana radnego Łyżwy, pani radnej Wierzyckiej, pana radnego Nowaka, pani radnej Wioletty Grzywacz, pana radnego Krzysztofa Binkowskiego, pana radnego Grzegorza Wąsika i pana radnego Stanisława Pacana, który zawiera obcięcie z proponowanego przeze mnie budżetu ponad 1 000 000 zł na to, żeby przywrócić pensje do MOK-u, do CAL-u, do Wydziału Sportu, po to, żeby urząd mógł funkcjonować w sposób spokojny, bo jak wiemy dobrze już dziś, państwo nasze będzie ograniczało nasze swobody ze względu na to, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, czy nawet szerzej na świecie. Była to tak naprawdę ostatnia okazja do tego, żebyśmy mogli pracować spokojnie, żeby pracujący ludzie wiedzieli, że ich pensje są niezagrożone, żeby przedsiębiorcy, którzy pracują na naszym terenie, wiedzieli, że nasze inwestycje, które proponujemy, będą szły, a ich ludzie nie stracą pracy. Niestety okazało się, że jak zwykle, potajemnie, grupa 8 radnych, bez względu na bezpieczeństwo, my przygotowywaliśmy tą salę, ustaliła, że będzie wprowadzała takie zmiany i na dodatek jeszcze potraktowała innych radnych jako chyba tych radnych gorszych, bo nawet nie otrzymali takiego pisma. Próby na dzisiejszej sesji zgonienia tego na pracownika Rady jest po prostu już zwykłą bezczelnością i powiem więcej, nie tak tam. Drodzy Państwo, chcę Państwu powiedzieć, że mimo tego, co się dzisiaj wydarzyło, nadal będziemy pracowali dla Państwa. Oczywiście przygotujemy propozycję z panią skarbnik dotyczącą zmian budżetowych.
Natomiast tak naprawdę, kiedy będziemy w stanie się spotkać od dzisiaj, to nie wiemy, bo być może już nawet to nie my będziemy o tym decydować, tylko wyższe władze naszego kraju czy państwa. Chcę jednak zapewnić wszystkich mieszkańców, że będziemy dążyć do tego, żeby nikt w tym mieście nie został pokrzywdzony, żeby dla nikogo w tym mieście nie zabrakło na codzienne życie pieniędzy. I chcę Państwu powiedzieć, że mimo to, co zrobili 8 radnych pod przewodnictwem pana przewodniczącego Maślanka, to na nas, Szanowni Państwo, możecie liczyć. Proszę bardzo. Mnie już przeszły emocje, ale powiem Państwu tak. Złożenie tego wniosku za Węgła w sposób taki arogancki poprzez fakt niepoinformowania innych radnych, że ktoś proponuje zmiany w budżecie, zmiany w propozycji uchwały, nie tak tym bym nie nazwał. Dlatego, że to jest wyrafinowane działanie, które w sposób konsekwentny jest w naszej Radzie uprawiane. A niestety, jak mówiłem to wielokrotnie, matematyki nie przeskoczysz. Jeżeli jest grupa ludzi, która ma większość, no to może faktycznie wszystko. Natomiast ja byłem i jestem zwolennikiem pewnych posunięć prorozwojowych w mieście, które no niestety nie uzyskują aprobaty ze strony większości radnych. Boleję nad tym, no ale cóż mogę zrobić, przecież nie będę bił głową w ścianę. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Proszę Państwa, niektórzy koledzy lansują się tutaj podczas sesji Rady Miasta, opowiadając o jakichś stowarzyszeniach typu Koło Radnych PiSu i tak dalej. Ale nikt nie mówi o tym, że równolegle na co dzień wszyscy, którzy mają jakikolwiek dostęp do władz wyższych, pan burmistrz, ja poprzez swoich znajomych i kolegów i poprzez swoje, nazwijmy to, doświadczenie wieloletnie, zabiegaliśmy o pieniądze chociażby na ulicę Słowackiego. W tym budżecie, w tej zmianie budżetowej jest wkład własny na rozbudowę i remont kompleksowy tej ulicy. To jest po prostu, proszę Państwa, nieodpowiedzialność radnych, którzy, no polecam to szczególnie uwadze mieszkańców ulicy Słowackiego, wszystkich bloków ulicy Orzeszkowej, ulicy Konopnickiej, Żeromskiego, które się bezpośrednio łączą z tą ulicą. Panie burmistrzu, my nie możemy załamywać rąk. Ja myślę, że pan powinien w trybie pilnym zwołać sesję, w której nadzwyczajną, w której będzie chociażby jeden punkt wkładu własnego na ulicę Słowackiego. Nie wiem, jak zareaguje. Ja mam pełną dokumentację SMS-ów, które wymieniałem z panem przewodniczącym. Zresztą wytknąłem mu to dzisiaj na sesji, że od kilku dni domagam się jakiegoś ruchu organizacyjnego z jego strony i ze strony dwóch wiceprzewodniczących. Nie otrzymałem żadnego i nie otrzymałem również tego pisma, o którym pan burmistrz wspominał. Proszę Państwa, do niczego dobrego to nie doprowadzi. Ja dzisiaj tak pół żartem, pół serio powiedziałem tutaj przed tą konferencją. W takich sytuacjach to ja, mimo że Państwo znacie z historii mój zdystansowany stosunek do pana burmistrza zawodnika z poprzedniej kadencji, powiedziałem, że w takiej sytuacji zarządzanie miasta, nawet jednoosobowo, powierzyłbym nawet panu burmistrzowi zawodnikowi, licząc się z tym, że sytuacja tego wymaga.
blokowanie jakichkolwiek poczynań i swobody, przecież my jako Rada będziemy za chwilę bezwolni, niefunkcjonujący, nie będziemy mogli się spotkać, nie będziemy mogli podjąć żadnych decyzji, które umożliwią sprawne funkcjonowanie urzędu i sprawne realizację projektów, programu. To jest dla mnie zadziwiające. I ludzie potrafią jeszcze w takiej sytuacji powiedzieć, że to jest dla dobra miasta, bo są rzeczy ważniejsze. Proszę Państwa, ja nie zabiegam już o to, żeby dzisiaj budować galerię, bo nie czas. Bo nie czas. Ale zabiegam o to, żeby utrzymać tą substancję kulturalną, jaka w mieście jest, i tych ludzi, bo to nie są przypadkowi ludzie z ulicy. To są ludzie, którzy mają pewne określone predyspozycje, umiejętności do pracy w tak nierytmicznym systemie, jakim jest działalność kulturalna. Każdy, kto zetknął się z tą pracą, czy to jako artysta amator, czy jako społecznik, czy jako zawodowiec, wie doskonale, jak nierytmiczna i męcząca dla psychiki człowieka jest ta praca. Przykro, że tak się stało. Nie bardzo wiem, jakie będzie rozwiązanie na najbliższe dni, ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym fantem poradzimy. Warto jeszcze, Szanowni Państwo, żebyście wiedzieli o jednej sprawie. W tym budżecie przewidziane było 160 tysięcy na parkingi przy Bohaterów Studzianek. Od półtora roku mieszkańcy przychodzą do mnie i mówią: panie burmistrzu, najwyższy czas rozwiązać ten problem, bo ten problem nie tylko dotyczy nas, bo nie mamy gdzie parkować albo parkujemy w marnych miejscach, ale dotyczy również drogi, którą te parkingi i spływająca woda z żużlem, z piachem niszczy. Mieliśmy wspólną inwestycję zrobić razem z jedną i drugą spółdzielnią mieszkaniową. Szanowni Państwo, a prezesi spółdzielni wycofują te parkingi. Zarówno pan prezes Piotr Nowak jest przeciwko budowie tych parkingów, jak i pan prezes Grzegorz Wąsik jest przeciwko budowie tych parkingów. Jestem tym zupełnie zaskoczony. Zupełnie. Nie spodziewałem się, bo przecież tak naprawdę prezesi spółdzielni pracują dla kogo? Dla swoich spółdzielców. Ci spółdzielcy są naszymi mieszkańcami. Im więcej wspólnych realizacji, tym lepiej dla nas wszystkich. A tutaj nawet takie rzeczy się ograniczą. Trudno. Ale my będziemy pracować dalej. Dziękuję bardzo. Ja mam tutaj pytanie do burmistrza Słowackiego. Jak rozumiem, wycofanie tej uchwały nr 1 skutkuje tym, że na dzień dzisiejszy dotacja, która idzie na zewnątrz, na burmistrza Słowackiego, nie może zostać przyjęta ze względu na brak zabezpieczenia środków. Decyzja radnych powoduje, że nie mogę podpisać umowy z marszałkiem województwa mazowieckiego. Czyli budowa czy remont, modernizacja wojewódzkiego jest tak naprawdę już w tej chwili niemożliwa, zagrożona. Jest zagrożona, ale nie jest niemożliwa. Chcę Państwu powiedzieć, że od początku kadencji staramy się zdobywać coraz więcej środków. Zdobyliśmy 1 600 000 na informatyzację. Zdobyliśmy 1 300 000 na ulicę Słowackiego. Zdobyliśmy prawie 2 000 000 na ulicę Fabryczną. Zdobyliśmy w ubiegłym roku na imprezy miejskie prawie 100 tysięcy złotych. I w dalszym ciągu poszukujemy pieniędzy, rozwiązań takich, żeby z budżetu naszego budżetu miasta Pionek, nie wykonywać w całości inwestycji. Starać się szukać pieniędzy zewnętrznych. I będziemy to dalej robić. A co zrobiła grupa 8 radnych, która proponuje ograniczać wydatki? Nie zdobyła dla tego miasta ani jednego grosza do tej pory. Ani jednego.